bardzo się cieszę, że w tym trudnym, przedświątecznym, covidowym okresie znaleźli Państwo chwilę, by spotkać się z nami w ramach projektu dzięki gościnności Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu, a wszystko to dzięki projektowi realizowanemu przez Ośrodek Badań nad Pamięcią Zbiorową i Studiów Muzealnych w Poznaniu pod przewodnictwem pana profesora Bartosza Korzeniewskiego, który jest z nami i pewnie włączy się w dalszej części spotkania. Wśród bardzo wielu projektów realizowanych przez pana profesora i jego ośrodek znalazł się także taki, który wystartował w tym roku dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a który nazywa się Kresy Zapoznane i jest próbą skakania po różnych wątkach tematycznych, zaglądania w różne zakamarki ziem wschodnich dawnej Rzeczypospolitej i przypominania tego, co w tym dziedzictwie ziem wschodnich dawnej Rzeczypospolitej warte i godne jest naszej uwagi. Odbyło się już kilka spotkań poświęconych kompozytorom z Kresom, fenomenowi Targów Wschodnich we Lwowie. Byliśmy nad Dniestrem u jednego z najwybitniejszych polskich kolekcjonerów. Mówiliśmy o niezwykłej plejadzie gwiazd polskiego kina pochodzących z Kresów. Nie tak dawno w Poznaniu ostatnie spotkanie, którego nie prowadziliśmy online, a mogło się odbyć jeszcze w trybie normalnym, poświęcone było letniemu salonowi Wileńszczyzny, jakim były podwileńskie Jaszuny. Dzisiaj zapraszam Państwa na spotkanie z nowogródzkimi matecznikami. Już od razu zapowiadam i zapraszam, będzie z nami, mam nadzieję, że jest pan profesor Stefan Bednarek, który gościć Państwa będzie już 14 grudnia z opowieścią o wrocławskiej legendzie Lwowa. 14 grudnia o godzinie 17. Bardzo serdecznie na to spotkanie już dzisiaj zapraszamy. I jeszcze jedno spotkanie w okresie przedświątecznym. 18 grudnia o 18 zaproszę Państwa na spotkanie między Chanuką, Pasterką a Jordanem, czyli rzecz o świętach na Kresach. Tyle zapowiedzi i zaproszeń. Szczegóły znajdą Państwo w profilach Facebooku. Ja zapraszam na profil, który prowadzę, profil Świat Kresów. Znajdą też Państwo profil ośrodka prowadzony przez pana profesora Bartosza Korzeniewskiego. A ja, korzystając z okazji, chcę jeszcze zaprosić na taką półfilmową opowieść o Złowie, jednym z takich zakamarków szlacheckich, którą udało nam się nagrać kilka dni temu w Muzeum Józefa Piłsudskiego. W YouTubie znajdą Państwo opowieść o Złowie od kolebki do Narodowego Panteonu. Ale już teraz na Nowogródczyznę. Zacznijmy, proszę Państwa, po Bożemu, czyli od miejsca akcji. Można powiedzieć, z tej najbliższej perspektywy kojarzy nam się oczywiście województwo nowogródzkie, drugie od północy na ziemiach wschodnich w II Rzeczypospolitej. Ale tak naprawdę pojęcie nowogródczyzna ma szersze konotacje, bo trzeba byłoby się cofnąć do okresu sprzed II Rzeczypospolitej, do wieku XIX, kiedy na tych terenach rozciągały się terytoria ówczesnej guberni mińskiej, a dawne
przedrozbiorowe województwo nowogródzkie, spodsponowane celowo zresztą przez władze carskie, ostało się jako powiat widoczny tu, gdzie ta czerwona strzałka. Bowiem gdybyśmy sięgnęli właśnie do tego okresu sprzed upadku I Rzeczypospolitej, do czasów między wiekiem XVI a końcem XVIII stulecia, to znaleźlibyśmy się, proszę Państwa, ni mniej, ni więcej, tylko w sercu dawnej Rzeczypospolitej. Dzisiaj Nowogródczyzna jest gdzieś daleko na wschodzie, większość Polaków nie ma bladego pojęcia, gdzie ona leży. Czasem spotyka się z nią za sprawą pana Tadeusza i nie ma w oczach i w świadomości tego prostego faktu, że jesteśmy dokładnie w sercu ziem dawnej, przedrozbiorowej Rzeczypospolitej. Proszę Państwa, niech Państwu ta mapa się dobrze wryje w pamięć, bo wrócimy do niej jeszcze na sam koniec tego spotkania. To także podkreślenie, że to nie żadne peryferie, ale można powiedzieć centrum. No, może nie administracyjne, nie mieści się tutaj przecież stolica dawnej Rzeczypospolitej, ale z całą pewnością to środek ówczesnego wielkiego państwa. Do ziem tej dawnej Nowogródczyzny moglibyśmy się wybrać z Romanem Aftanazym, nie pochodzącym bynajmniej z kresów północno-wschodnich, bo pochodzącym ze wschodniej Galicji, z Małopolski Wschodniej, z Morszyna, wybitnym kustoszem Zakładu Narodowego imienia Ossolińskim i autorem monumentalnego 11-tomowego wieloksiągu Dzieje rezydencji na dawnych kresach Rzeczypospolitej. Historia ta jest dosyć smakowita, więc proszę pozwolić na małą anegdotę. Jesteśmy w Morszynie, modnym uzdrowisku w dawnym województwie lwowskim, gdzie ściąga doborowe towarzystwo z ziem II Rzeczypospolitej i wpada tutaj także z północy siostra właściciela dóbr Nowoszyce na Polesiu. Tu spotyka matkę młodego wówczas chłopaka, Romka Aftanazego, i panie się zgadują, czy przypadkiem syn nie chciałby zobaczyć, jak wygląda prawdziwy polski dwór, taki, jaki opisywała Rodziewiczówna, czy opisywał Weissenhoff. Kto dzisiaj czyta Weissenhoffa? Rzeczywiście Aftanazy trafia na Polesie do dworu, który mają Państwo na ekranie, do dworu nowoszyckiego, niewielkiego, ale klasycznego, stylowego, ze wszystkimi dobrymi cechami dawnej ziemiańskiej siedziby. No i to się okaże być przełomowym momentem w życiu młodego chłopaka, który wędruje po okolicy, trafia do wspaniałego pałacu Mołodów z Kirmuntów, zresztą jednego z ulubionych miejsc, które miał okazję wówczas poznać. Zaczyna te miejsca fotografować na pamiątkę, a potem jeździ do innych dworów i pałaców, fotografuje, opisuje i zaczyna publikować w czasopismach takich jak popularny ilustrowany Kurier Codzienny, Światowid, As, swoje wrażenia i opisy tych dworów. Do wybuchu II wojny światowej zdąży ogłosić co najmniej kilkanaście artykułów. Szczęśliwym trafem zgromadzone przed wojną materiały ocalały w czasie wojny. I kiedy w 1946 roku Roman Aftanazy z tysiącami innych wypędzonych z ziem wschodnich dawnej Rzeczypospolitej znalazł się we Wrocławiu,
debatując, co by tutaj robić, postanowił przyjrzeć się bliżej temu utraconemu dziedzictwu ziem wschodnich. No i to dało podwaliny pod ten niezwykły 11-tomowy cykl poświęcony rezydencjom na Kresach Wschodnich. To przecież w tym cyklu, w tomie poświęconym dawnym województwom I Rzeczypospolitej Nowogródzkiemu i Brzesko-Litewskiemu, znaleźliby Państwo i wspaniałe rezydencje, które mieściły się nad Niemnem, a więc na przykład Lubcz Radziwiłłów, o którym już dzisiaj wiedzą tylko najwięksi specjaliści, i Szczorse Chreptowiczów, gdzie z wspaniałej, liczącej kilkadziesiąt tysięcy tomów biblioteki korzystał Adam Mickiewicz i jego przyjaciele, i gdzie powstało kilka dobrych tekstów naszego wieszcza, po monumentalne, wielkie zamczyska i pałace, które stawiali na tych ziemiach Radziwiłłowie w Mirze, a przede wszystkim w Nieświeżu. Ale my nie tymi rezydencjami dzisiaj chcielibyśmy się zająć. Zanim jednak spróbujemy odwiedzić i przyjrzeć się bliżej tym dworom i zaściankom, proszę jeszcze raz popatrzeć na mapę wyrysowaną przy okazji tomu Romana Aftanazego. Zobaczą Państwo, że na południe od Nowogródka, na południe od Niemna, aż gęsto od nazw towarzyszących czarnym kropeczkom. To wszystko miejsca dworów i rezydencji opisanych przez Aftanazego. A dalej na południe, dalej na wschód, dalej na północ, stosunkowo pusto. To nieprzypadkowo Nowogródczyzna jest, można powiedzieć, jądrem tej krainy dworów, która rozciągała się od Polesia po Inflant i o której tak pięknie pisał jeden z autorów, ale do tego jeszcze dojdziemy. Jeszcze raz proszę bardzo uważnie się tej mapce przyjrzeć. Widać, że wędrówka po szlaku mickiewiczowskim to nie tylko sentyment do znakomitych tekstów pana Adama, to także stąpanie po terytorium, na którym autentycznie to wszystko się działo, to wszystko było, to wszystko można było zobaczyć. A my dodajmy, że przecież na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej mieliśmy setki pałaców, tysiące dworów, a zwłaszcza na tych terenach, które w największym stopniu znajdowały się pod panowaniem rosyjskim w wyniku kolejnych zaborów, a więc na ziemiach zabranych na wschodzie. To przecież w dużej mierze na terytorium tych 9 guberni utworzonych na wschód od Królestwa Polskiego, na terytorium historycznej Litwy i Rusi, mieściły się owe setki rezydencji i tysiące dworów. Przecież nie na biednej Kielecczyźnie, nie na piaszczystym, bidnym Mazowszu, nie przecież nawet w Polsce centralnej, ale właśnie tutaj. Jak mówi jeden z lepszych znawców tematyki dawnych dworów, pan Maciej Rydel, jeszcze przed wybuchem II wojny światowej na ziemiach wschodnich II Rzeczypospolitej było około 4000 dworów, resztek spośród tych, które przetrwały burze dziejowe, i około 800 pałaców. Dzisiaj znaczna
ich część już nie istnieje. Ocenia się, że na terytorium Litwy, Białorusi, Ukrainy istnieje jeszcze około 800 dworów i pałaców dawnych polskich właścicieli. Ale i ta liczba w znacznej mierze to przecież liczba dworów, pałaców zrujnowanych, opuszczonych i podlegających dalszej dewastacji. A wszystko to przecież za sprawą tej warstwy, o której Mieczysław Jałowiecki w swoim Rekwiem dla ziemiaństwa pisał, że łączyła nas jakaś tajemnicza siła, która szła z ziemi, z gospodarstwa, ze starych ścian dworów i wspólnej tradycji szlacheckiej. Zatem wypada nam, proszę Państwa, zacząć od wyprawy do Nowogródka, stolicy owego historycznego województwa, która fotografowana w XX wieku przez Jana Bułhaka z oddali nawet miasta nie przypominała, bo przez cały wiek XIX rosyjski zaborca okrutnie rozprawiał się z Nowogródkiem, dbając o to, by z ważnego centrum dawnej Rzeczypospolitej zamienił się w spauperyzowane, malutkie, nic nieznaczące miasteczko. Gdybyśmy, proszę Państwa, zajrzeli do Nowogródka z autorem znakomitej książki, o której za chwilę, Tadeuszem Łopalewskim, poetą, prozaikiem, dramatopisarzem, i zajrzeli na karty jego książki wydanej w znanej serii Cudów Polski między Niemnem a Dźwiną, Ziemia Wileńska i Nowogródzka, to znaleźlibyśmy tam, proszę Państwa, bardzo piękny opis owej ziemi nowogródzkiej oglądanej z zamkowego wzgórza w Nowogródku. Patrząc na rodzinne miasto Adama Mickiewicza, dostrzegamy w środku czerwoną strzałką zaznaczony dom Adama Mickiewicza, i na północ od niego wzgórze zamkowe, tu gdzie potem obok wzniesiono kopiec Mickiewicza, a my na to wzgórze, proszę Państwa, się wspinamy. I oddajmy na chwilę głos wspomnianemu już Łopalewskiemu. Przed nami ocalałe jeszcze wówczas resztki ruin zamku rozbieranego okrutnie przez cały wiek XIX, na cegłę oczywiście. Tak pisał Łopalewski. Przystańmy na wzgórzu zamkowym u podnóża baszty, z której ocalała tylko jedna ściana, pionowo osadzona na skraju. Takich baszt patrzących w daleką, zaniebieszczoną przestrzeń pustymi oczodołami są tutaj dwie. Już po pierwszych krokach w tych stronach, gdzie płaty ornych gruntów spływają miękko z obu wzgórz, po pierwszym rzucie oka na kraj o pofałdowanych bliskich horyzontach, gdzie z każdego pagórka odsłaniają się coraz nowe, coraz powabniejsze widoki, zaczynają podzwaniać w uszach najpierw urywkami, potem całymi okresami strofy z Pana Tadeusza, ballad, dziadów, co chwila z białych drogowskazów u szos i traktów nakrytych starymi brzozami uderzają wzrok imiona miejsc opromienionych słońcem arcypoezji. Budzą wzruszające echa i dobywają z pamięci czarowne apostrofy do tych miejsc właśnie zwrócone. A dalej, gdyby Państwo wytężyli wzrok nadal na owym wzgórzu zamkowym i mieli w ręku znakomity tom Łopalewskiego, mogliby Państwo za nim podpisać ten widok słowami autora. Patrzymy z tej wysokości na zachód, niby ze stromego cypla wyspy panującej nad rozległą przestrzenią.
Na widnokręgu, bardzo daleko, ciemnieje ledwo dostrzegalna smuga lasów. Bliżej jarzą się kępy gajów. Ciemne tło pejzażu przecinają jasne linie traktów do Lidy, do Korelicz, do Nowojelni. Jak na dłoni widać wszystkie drogi wiodące ku Nowogródkowi i ze wszystkich stron widać Nowogródek, jaśniejący bielą ścian fary, odcinającej się mocnym konturem od rozsypanych po wzniesieniu niskich, napółwiejskich domów. Za ścianka, w dole za wałami na wykonie, pasie się bydło, za ścianka okolonego kępą drzew snuje się smuga dymu, splatając się pasmem promieni zachodzącego słońca. Nieliczne osiedla ludzkie widoczne na tej bezmiernej przestrzeni przycupnęły w kotlinach i ledwo znaczą się brunatną sierścią strzech słomianych, ni to zające, płochliwe, warujące w bruzdach terenu. Niejednemu, proszę Państwa, kto wędrował tropami Mickiewicza po Nowogródczyźnie, udzielała się poetyczność języka, ale na Nowogródczyźnie inaczej przecież być nie może. To także w tej książce pisał Łopalewski, gdy się ustawi na mapie jeden koniec cyrkla w punkcie oznaczającym Nowogródek, a drugim opisze koło o promieniu mniej więcej 50 kilometrów, uzyska się granice kraju lat dziecinnych Mickiewicza, największe skupienie miejscowości związanych z jego życiem i twórczością zajmuje południowo-wschodnią część tego koła. Proszę Państwa, my jednak nie będziemy w szczegółach o tym wszystkim opowiadać, bo to wiedzą Państwo dużo lepiej ode mnie. Ale jako ciekawostkę tylko chcę Państwu pokazać wzruszającą okładkę tomiku wydanego w serii Białoruskie Piesniary, tom drugi, który na okładce mieścił następującą informację. Pan Tadeusz po polsku napisał Adam Mickiewicz, a na białorusku ją hutarku pierwianął Wincuk Marcinkiewicz, bo przecież dla Białorusinów to swój chłop Adaś spod Nowogródka. Gdybyśmy wybierali się, proszę Państwa, na tą historyczną Nowogródczyznę gdzieś na początku XX stulecia, mielibyśmy innego całkiem zacnego przewodnika, wybitnego warszawskiego fotografa Teofila Borettiego. Spolonizowany, bo pochodzący z włoskiej rodziny osiadłej w Polsce, Teofil Boretti prowadził w Warszawie jeden z znanych zakładów fotograficznych. Ale my przecież nie będziemy do niego zaglądać do atelier. My wybierzemy się na Nowogródczyznę, na którą Boretti wyruszył z ciężkim skrzynkowym aparatem, a owocem tej wyprawy był wydany w 1900 roku album, a przepraszam, powinniśmy powiedzieć nie wydany, ale wydane album pamiątkowe, bo wtedy jeszcze tak się w polszczyźnie prawidłowo mówiło, Widoki stron rodzinnych Adama Mickiewicza. Wprawdzie od czasu, kiedy Mickiewicz tam biegał, a jeszcze bardziej od czasów, kiedy toczy się akcja pana Tadeusza, minęły lat dziesiątki, to Boretti ciągle jeszcze mógł fotografować sceny jakby żywcem wyjęte z poematu. Oto i historyczny świronek w Zaosiu, oto i zdjęty przez Borettiego dom Maryli w Tuchanowiczach, czy Ruta, dom, w którym mieszkała Marelka Putkamerowa,
a który potem i Rutę samą uwiecznił Adam Mickiewicz w balladzie. Raz, gdy do Ruty jadę w czas noclegu, na moście z końmi wóz staje, próżnowoźnica przynagla do biegu, hej, krzyczy, biczem zadaje, stoją, a potem skoczą z całej mocy, dyszel przy samej pękł szrubie, zostać na polu samemu i w nocy? To lubię, rzekłem. To lubię. My z Borettim, proszę Państwa, też polubilibyśmy wędrówki, bo to i jego aparatem zdjęty słynny kamień Filaretu w lesie tuchanowickim, czy wreszcie Dołmatowszczyzna, gdzie mieszkał niekoniecznie lubiany przez Mickiewicza i Czeczota Adam Wierzbowski, który, jak twierdzą niektórzy biegli w tadeuszologii, był prawdopodobnie pierwowzorem asesora. Wszystko to przecież oparte było bowiem na autentycznych historiach, autentycznych biografiach, tyle że odpowiednio literacko przetworzonych. W tym samym albumie Borettiego znajdą Państwo i piękny dwór Czeczotów w Zadwiei, gdzie od połowy XVIII wieku do lat 90. wieku XIX gospodarowali Czeczotowie. To tutaj mogli Państwo obejrzeć niedźwiadki z domem Domejki, wcześniej rysowanym przez Napoleona Ordę, który przecież pozostawił nam dziesiątki znakomitych akwarel i szkiców, nie tylko z Nowogródczyzny. A co więcej, kiedy Boretti wędrował po tych okolicach, do tego terminu jeszcze wrócimy, mógł nawet sfotografować miejsce, gdzie miała stać, wedle przynajmniej literackiej legendy, owa słynna karczma, o której pisał Mickiewicz: spór ich potem w dozgonną przyjaźń się zamienił i Dowejko się z siostrą Domejki ożenił, Domejko pojął siostrę szwagra Dowejkównę, podzielili majątek na dwie części równe, a w miejscu, gdzie się zdarzył tak dziwny przypadek, pobudowawszy karczmę, nazwali Niedźwiadek. Wreszcie miejsce, które miało być prawzorem słynnego Soplicowa. Tak, tak, proszę Państwa, jeszcze 100 lat temu, na początku XIX stulecia, i Boretti, i nieco później wędrujący tutaj Kwietniewski, cioteczny brat Kazimierza Tettmajera, wybitny historyk, polonista, bibliofil, ale też i fotograf, amator, kolekcjoner, a wreszcie człowiek reprezentujący Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, także pozostawił nam całą serię widoków stron mickiewiczowskich ze słynnym Świronkiem z Zaosia, czy Dworem Tuchanowickim, czy Brzozą, czy też innym zakamarkiem ulubionym przez Mickiewicza w Tuchanowiczach. Ale warto powiedzieć, proszę Państwa, że te miejsca, które ledwie prześliznęły się przez karty pana Tadeusza, miały swoją niezwykłą, arcybogatą, arcyciekawą, czasami bardzo dramatyczną historię. Jednym z najpiękniejszych dworów Nowogródczyzny była słynna Worończa. Już samo ukształtowanie okolicy Worończy, to widok z daleka na kościół w tej miejscowości, raduje serce. A co dopiero widok dworu, o którym możemy przeczytać
co by rzekł wojewoda Niesiołowski stary, który ma dotąd pierwsze na świecie ogary i 200 strzelców trzyma obyczajem pańskim i ma 100 wozów sieci w zamku Worączańskim. Sieci to tak na marginesie, nie żadne sieci rybackie, proszę Państwa, ale sieci, którymi otaczało się rewiry leśne po to, by skutecznie naganiać zwierzynę podczas polowania. Otóż ten dwór ledwie wspomniany na kartach pana Tadeusza, wspaniały, monumentalny, znakomicie zresztą opisany przez Romana Aftanazego, miał być jedną z wielu, bo tutaj co znawca pana Tadeusza, to odmienna opinia, miał być jedną z siedzib hrabiego. Ale proszę zwrócić uwagę na tą szlachetną linię łamanego dachu, na ten długi, wyciągnięty korpus dworu z dwoma portykami i to nieprawdopodobne winorośle, które oplotło dwór od frontu. Gdyby wybrali się Państwo na spacer po krakowskim przedmieściu w Warszawie, to mogliby Państwo tutaj trafić do mieszkania Marii Olszyńskiej z Lubańskich, wnuczki ostatnich właścicieli dworów Worończy Lubańskich, którzy w okrutny sposób zostali zamordowani przez partyzantkę sowiecką w 1943 roku, kiedy to w ramach uczczenia święta klasy robotniczej 1 maja stacjonująca w okolicy brygada komunistycznej partyzantki sowieckiej podjęła czyn pierwszomajowy, spalić dwór i wymordować jego właścicieli. Do akt tej historii dotarł znakomity białoruski dokumentalista Jurij Goruliow i nakręcił jeden z najpiękniejszych filmów o Kresach w ogóle, a o dworach kresowych z całą pewnością Ojczyzna myśli moje. Jeśli kiedykolwiek będą Państwo mieli okazję go zobaczyć, bardzo serdecznie polecam. Proszę Państwa, nic dziwnego, że do tej krainy tak bogatej w historię, w zabytki i w konotacje literackie pielgrzymki ciągnęły wtedy, kiedy już można było takie pielgrzymki organizować, czyli w dwudziestoleciu międzywojennym. Słynny Orbis, wówczas coraz śmielej organizujący wyprawy turystyczne, oferował przecież Państwu specjalne trasy szlakiem po mickiewiczowskiej krainie i zabierał Państwa w podróż, zachęcając wszystkich obywateli II Rzeczypospolitej, czy to z Gdyni, czy z Poznania, czy to ze Śląska, czy gdzieś z dalekich Kresów Południowych, by koniecznie przyjechali na Nowogródczyznę. Ten sam rodzaj działalności uprawiało Towarzystwo Rozwoju Ziem Wschodnich, propagując w latach 30. wędrówki szlakiem mickiewiczowskim i zapraszające na zwiedzanie wszystkich historycznych miejsc na Nowogródczyźnie. Wspierała tą akcję Liga Popierania Turystyki i Polskie Koleje Państwowe fundujące specjalne zniżki dla jadących na szlak mickiewiczowski, gdzie te czasy, kiedy kolej wspierała rozwój turystyki w określonych regionach, oferując zniżki, bo właśnie tutaj
Zawsze we wrześniu organizowane były tak zwane dni mickiewiczowskie. W ramach wyjazdu na te dni mogli Państwo uzyskać owe zniżki kolejowe. Proszę Państwa, dla potrzeb ogromnego ruchu turystycznego, który ciągnął na Nowogródczyznę, Polskie Towarzystwo Krajoznawcze w Baranowiczach przygotowało specjalny przewodnik po Nowogródczyźnie, okolicach mickiewiczowskich i rejtanowskich, z pięknym fragmentem wstępu zachęcającym do tego, by ruiny zamków, dwory szlacheckie, zaścianki, opuszczone cmentarze, miasteczka, kościoły i wsie na tle malowniczych pól, łąk kwiecistych, lasów, rzek i jezior, stanowiących piękne zabytki dawnej kultury polskiej na ziemiach wschodnich Rzeczypospolitej, jak najczęściej odwiedzać. Stąd i apel pomieszczony w ówczesnym przewodniku, a teraz, kiedy już mamy ojczyznę kochaną, każdy Polak winien zwiedzić ten piękny kraj o błogosławionych wiejskich zaciszach, owianych niewymownym urokiem serdecznej prostoty i szczerości, strony dziecięce Mickiewicza. My dzisiaj jesteśmy w tej szczęśliwej sytuacji, że na półkach księgarskich nie brakuje znakomitych przewodników, takich jak Mickiewicza Młodości Kraje, Alwidy Bajor czy Tomasza Krzywickiego Szlakiem Mickiewicza. Ale ja chciałbym, proszę Państwa, w tej drugiej części tej prezentacji, zmierzając powoli do finału, zaprosić Państwa na tą Nowogródczyznę z fotografikiem Janem Bułhakiem, który oczywiście uwieczniał te wszystkie miejsca na kliszach, ale o czym się zapomina, był nie tylko autorem 2500 widoków dworów polskich, jak sam reklamował się w wydawanych w latach 30. ulotkach, ale był przede wszystkim jednym z najwybitniejszych polskich specjalistów od krajobrazu. Wielka to szkoda, że o ile Bułhak znany jest współczesnym za sprawą setek wykonanych fotografii, o tyle jest kompletnie nieznany jako autor znakomitych tekstów, zwłaszcza tych, które wydawał i publikował w seriach książeczek, przez siebie zresztą wydawanych. Oczywiście ilustrując je setkami wykonywanych przez siebie zdjęć. Warto powiedzieć, proszę Państwa, że cała seria 10 takich książeczek z cyklu Wędrówki fotografa opiewała właśnie piękno naturalnego polskiego krajobrazu. Niestety, chociaż dysponujemy reprintami dziesiątków rozmaitych historycznych publikacji, te bułhakowskie wędrówki fotografa nadal pozostają w większości Polakom współczesnym nieznane. Tak jak nie pozostaje nieznany większości, znakomity tekst Bułhaka, pomieszczony w 1925 roku w specjalnym numerze czasopisma krajoznawczego Ziemia, gdzie Bułhak poświęcił cały szkic krajobrazowi Nowogródczyzny, a właściwie jego najważniejszemu elementowi, jakim był dwór. Proszę więc pozwolić, że nie własnymi słowami, ale słowami Jana Bułhaka zwrócę uwagę na ten fenomen, o którym tak świetnie pisał pan Jan. Mówić mam o krajobrazie moich stron rodzinnych, o tym zakątku ziemi nowogródzkiej.
gdzie Świteś, Tuchanowicze, Cyrym, Zaosie, te pojedyncze klejnoty, ziarna świętego, a bolesnego różańca minionych przeżyć i wspomnień o tych błogosławionych wiejskich zaciszach owianych niewymownym urokiem serdecznej prostoty, w którym dziecko z ust matki wraz ze słowami pacierza uczyło się wymawiać imię Mickiewicza, a świteską jego balladę poznawało po prostu na brzegu samego jeziora. I dalej pojawia się jedno z najważniejszych stwierdzeń Jana Bułhaka, adekwatnych do tamtej obserwacji. Stwierdzeń dotyczących istoty nowogródzkiego, ale jak pisał Bułhak, nie tylko. Całego litewskiego w dawnym rozumieniu tego słowa od Dźwiny i Berezyny po Wilię, Niemen, Kowieńszczyznę i Suwalszczyznę, krajobrazu niepodobna oddzielić od dworu litewsko-polskiego, od tych mnogich dworów rozsianych wielkimi, bezcennymi szmaragdami po niezmierzonym królewskim płaszczu naszej ziemi. Jak stwierdzał autorytatywnie, rzekłbym więcej, krajobraz nasz to jest głównie i przede wszystkim polski dwór. Powtórzmy za Bułhakiem. Krajobraz nasz to jest głównie i przede wszystkim polski dwór. A potem na kolejnych akapitach tego błyskotliwego szkicu, do którego lektury bardzo serdecznie Państwa namawiam, uzasadniał znaczenie dworu polskiego jako tego szczególnego miejsca, które organizowało krajobraz dawnej Rzeczypospolitej. W długim wiekowym współżyciu człowieka i przyrody krajobraz nasz był kształtowany przez jego pana i władcę, przez szlachcica z Białego Dworu o kolumnowym ganku. Dzięki odrębnym tej szlachty cechom, rzadko gdzie indziej spotykanym, krajobraz zachował całe swoje pierwotne i dostojne piękno w formie czystej, nieskażonej przez cywilizację materialną i pieniężną. Bo to właśnie tutaj, na Nowogródczyźnie, gdzie nie nastąpiła industrializacja, gdzie nie nastąpiła urbanizacja, można było przecież jeszcze w latach 20. i 30. oglądać obrazy takie, jakie oglądali przodkowie 100-200 lat wcześniej. A istotą tego krajobrazu był wspomniany przez Jana Bułhaka dwór. Bo pierwsza rzecz w tym krajobrazie to dwory, gęsto odrzewione, połączone ze sobą siecią gościńców, dróg i dróżek, ścieżek, kolorową szachownicą pól, wzorzystym dywanem łąk, pastwisk, gajów i borów. Od dworu do dworu droga prowadzi przez lasy i sianorzęcie, przez zagajniki, a wszystkie one należą do jakiegoś dworu, który od stuleci wycisnął na nich swoiste piętno. Chłopskie pomiędzy nimi wioski mniej na krajobraz wpływają, a w każdym razie zmienić go nie są zdolne, mniej wyraziste, mniej w typie rozwinięte. Kształtują swe życie zewnętrzne w formach stanowiących jak gdyby tło ogólne, pierwotne podmalowanie drugorzędnych szczegółów tego wielkiego obrazu, którego elementem naczelnym, tematem naczelnym jest siedziba szlachecka, polski dwór na tak zwanych obecnie Kresach. Temu też przekonaniu wierny dokumentował ze szczególnym upodobaniem krajobraz Nowogródczyzny i Wileńszczyzny, gdzie takich widoków można było znaleźć jeszcze całe multum. A w szkicu, o którym mówię, precyzyjnie opisywał istotę harmonijnego założenia, jakie stanowił prawie każdy
dwór polski na tym terenie. Nie mówimy tutaj o czasem niesłychanie wydumanych, nowobogackich rezydencjach pozujących na cudzoziemszczyznę, realizowanych w stylu ściągniętym a to znad Loary, a to gdzieś znad Sekwany, a to przyniesionym z wysp Albionu. Mówimy o tych dworach, które budowane przez kolejne pokolenia zachowywały we wszystkich elementach ten podstawowy warunek harmonii. Harmonii z otaczającą przyrodą, harmonii z otoczeniem. Różne one były. Lepsze, gorsze, bardziej kształtne, mniej kształtne. W dużej mierze zależne od warunków, możliwości, talentów, dostępności materiałów. Ale przecież wpływały niesłychanie silnie, co Buchak podkreślał w tym szkicu, nie tylko na architekturę samego dworu, ale na wyrafinowaną, drewnianą architekturę wszystkich budynków gospodarczych wchodzących w skład każdego mająteczku. Każdy świronek, lamus, stodoła, budynek gospodarczy, szopa mogła stać się elementem wzbogacającym, ubogacającym i krajobraz, i otoczenie. Widać to doskonale na tych przykładach sfotografowanych przez Jana Buchaka. To przecież budynki gospodarcze, szlachetne w każdym calu. Proszę Państwa, nie sposób głębiej opowiedzieć i zacytować Państwu większej ilości fragmentów z tego świetnego szkicu Jana Buchaka. Mam nadzieję, że ktoś wpadnie w końcu na pomysł i wyda go drukiem w dużym nakładzie, bo jest tego warty. Tak jak warty jest uwagi jeden z najpiękniejszych obok Worończy dworów tamtej ziemi, dwór w Czombrowie. Szczęśliwie nie tylko przez Buchaka sfotografowany, ale także przez co najmniej kilku autorów i tak naprawdę autorek opisany, bo to i impresje czombrowskie wydane nakładem Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej w Bydgoszczy ze szczegółowym opisem tego dworu i majątku zanotowanym przez Zofię Brzozowską i wzruszające listy z Czombrowa opublikowane przez Martę Karpowiczową, listy pisane przez państwa Karpowiczów. I proszę Państwa, dostępny w tej chwili chyba jeszcze w wielu księgarniach, a z całą pewnością w księgarniach internetowych, rewelacyjny. Polecam Państwu także jako prezent pod choinkę opis tego niezwykłego miejsca autorstwa Joanny Puchalskiej, najlepszej znawczyni nie tylko przecież Czombrowa. Dziedziczki Soplicowa to lektura, która przysporzy Państwu ogromnej ilości znakomitych wzruszeń i doznań. Bardzo serdecznie do niej namawiam. A my przypomnijmy, że takich okolic, takich miejsc było tutaj multum. Jeśli tylko weźmie się fragment mapy Nowogródczyzny i tej na wschód, na zachód, na południe od Nowogródka, bez trudu odszuka się na mapie miejsca, które widać po bliższym przyjrzeniu muszą mieścić jakiś dwór, bo to i fragment parku, i lasu, i stawy, no i oczywiście sam dwór
razem z właścicielami, którzy pozują do zdjęcia fotografowi gdzieś na początku XX stulecia. Proszę Państwa, o ile do tej pory mówiliśmy o dworze, to trzeba jeszcze powiedzieć na koniec tej prezentacji o dwóch fenomenach nowogródczyzny, które tutaj bodaj w najpełniejszym stopniu przetrwały i aż trudno uwierzyć, w niektórych miejscach przetrwały niemal po dzień dzisiejszy. Pierwsza to okolica szlachecka. Termin w koronie, jak pisał znakomity wrocławski profesor, znawca Białorusi, autor licznych publikacji Zdzisław Julian Winnicki, termin kompletnie już przez nas nierozpoznawalny. Do tego stopnia, że nic nam nie mówiący. A okolica szlachecka to tak naprawdę dawniej miejscowość, która składała się z kilku pomniejszych osad o wspólnej nazwie, bo gdy ilość ziemi przypadająca na jeden ród nie wytrzymywała licznych podziałów, następowało jej rozdrobnienie, pauperyzacja mieszkającej tam szlachty. W rezultacie rozradzająca się rodzina i podziały powodowały, że każdy z potomków, który miał prawo otrzymać część ojcowizny, większej posiadłości, skupiał się na tym terenie i tak powstawały owe okolice szlacheckie posiadające wspólny trzon nazwy i bardzo często dodatkowy przymiotnikowy do określnik. Bardzo często na początku taka grupa mogła przynależeć do jednego rodu, potem przez małżeństwa, transakcje pojawiali się przedstawiciele innych. Można było spotkać tego typu miejscowości na Mazowszu, na Podlasiu, na Lubelszczyźnie, na południu, na Samborszczyźnie, gdzie jeszcze ocalały ostatki owych niezwykłych szlacheckich siedzib, a zwłaszcza na Grodzieńszczyźnie i Nowogródczyźnie. Proszę Państwa, kiedy pan podkomorzy w panu Tadeuszu mówi pamiętne, cała pomni okolica, co tu zrobił nieboszczyk pan Jacek Soplica, to przecież wcale nie ma na myśli okolicy w rozumieniu tego terminu, którego my używamy. To nie chodzi o miejsca okoliczne, to chodzi o ową okolicę szlachecką. Tylko ten termin wywędrował z polszczyzny, wywędrował z naszej świadomości, i niewiele już nam dzisiaj mówi. Proszę Państwa, pozostał za to, i to niestety w karykaturalnej formie, zaścianek. A zaściankowi wypada nam kilka słów poświęcić. Dzisiaj termin, który kojarzy nam się zdecydowanie pejoratywnie, a przecież nie powinien. Bo czym w istocie był zaścianek? Zaścianek był tą częścią wsi, która nie była zamieszkała przez chłopów, a która była zamieszkała przez ubogą szlachtę, która już nie miała własnych poddanych, nie miała własnych chłopów i sama musiała własnoręcznie uprawiać ziemię. Specjaliści od języka do dzisiaj kłócą się między sobą, czy termin zaścianek wziął się stąd, że to część wsi oddzielona jakby niewidzialną ścianą od tej części chłopskiej, czy też może nazwa miała wynikać z tego, że bardzo blisko obok siebie posadowione domy znajdowały się jakby
za ścianą. Bo to przecież te zaścianki powstawały zazwyczaj poprzez rozrastanie się rodziny, rozdrabnianie majątku. Ale to, co było charakterystyczne, to to, że szlachta tu mieszkająca zachowywała i odrębność prawną, i kulturową, i przywileje sądowe, polityczne i ekonomiczne, że izolowała się od otoczenia chłopskiego, na przykład do rzadkości należały małżeństwa mieszane, a co najważniejsze, że wyróżniały ją wszystkie szlachetne cechy, patriotyzm, religijność, przywiązanie do tradycji rycerskich, do ziemi. Wiele z takich zaścianków przecież nosiło w swojej nazwie przymiotnik szlachecki lub szlachecka. Zaścianek niewiele już przypomina dwór, bliżej mu do chaty chłopskiej, ale to przecież ciągle jeszcze, by podkreślić, że jesteśmy szlachtą, sadzimy przed wejściem dwie wysokie włoskie topole, tak jak przed szlacheckim dworem. A to, co Państwo widzą na zdjęciu, to przecież właśnie owa historyczna dołmatowszczyzna, zaścianek dobrzyńskich, doskonale nam znany z kart literatury. To o nim pisał Mickiewicz: zwykli być, byli dobrzyńscy żyć o łatwym chlebie, teraz zmuszeni sami pracować na siebie jako zaciężne chłopstwo, tylko że siermięgi nie noszą, lecz kapoty białe w czarne pręgi, a w niedzielę kontusze. Strój także szlachcianek najuboższych różni się od chłopskich katanek. Zwykle chodzą w drylichach albo perkaliczkach. Bydło pasą nie w łapciach skory, lecz w trzewiczkach. I żną zboże, a nawet przędą w rękawiczkach. Ta historyczna dołmatowszczyzna, fotografowany w 1900 roku zaścianek Maćka Dobrzyńskiego na Państwa ekranie. Tak różny od wsi chłopskiej. Z tego samego okresu pochodzące zdjęcie wsi Okanowicze, prawosławnej, wsi zamieszkałej przez chłopów, to dwa odrębne, rzadko spotykające się światy. To z zaścianków wychodziła szlachta zaściankowa, ale zaściankowa w rozumieniu zamieszkała w zaścianku, a nie zaściankowa w tym rozumieniu tego słowa, jakim dzisiaj się posługujemy. Bo słowa, jak mówił Tuwim, chytrze zmienione przez krętaczy, miały właśnie uderzyć w tą warstwę. Trzeba było tą religijną, patriotyczną, bogobojną, żyjącą w zgodzie z naturą, niechętną nowinkom przychodzącym bardzo często z zachodu i oporną przede wszystkim na wpływy rusyfikacyjne warstwę, ośmieszyć. Trzeba ją było w jakikolwiek sposób wyrzucić poza nawias. Stąd i ta tendencja, by mówić o kimś, że jest zaściankowy, ciasny, prymitywny, głupi. Czy rzeczywiście? Te zaścianki, które jeszcze przetrwały i były fotografowane czy na początku XX wieku, czy w dwudziestoleciu międzywojennym, tak jak Kołodyczew, i te zaścianki fotografowane na pograniczu gdzieś Nowogródczyzny i Polesia, gdzie już nie było służby, gdzie wszystko się robiło samemu, ale żyło się jeszcze z
świadomością, że przynależy się do warstwy szlacheckiej, tak pięknie opisywane w dziesiątkach relacji, w dziesiątkach źródeł, to przecież pierwszy cel uderzenia władz carskich, które przez cały XIX wiek, a zwłaszcza od powstania listopadowego, w sposób szczególny po powstaniu styczniowym, dążą do deklasacji, dążą do tego, by w znaczący sposób ograniczyć stan szlachecki. I co im się rzeczywiście udaje? Długie zasługi w tej mierze, wielkie zasługi w tej mierze oddał przecież osławiony Michał Murawiow, któremu zawdzięczamy znaczną część rozwiązań wdrażanych siłą na tych terenach. I nie tylko, gdy idzie o drastyczne represje po powstaniu styczniowym. To przecież ten cały program władz rosyjskich uderzających w szlachtę zaściankową, w drobną szlachtę, pozbawiających tę szlachtę tytułu, co nie było takie trudne, bo trzeba było to udowodnić heroldii, trzeba było to udowodnić przez adwokatów. Można to było robić w mieście, w miasteczku, na wsi to było niesłychanie uciążliwe i w ten sposób bardzo prosto można było pozbawić tradycyjną warstwę tego statusu. Włączenie drobnej szlachty do jednodworców, a potem po 1857 roku do chłopów, sprawiło, że około 200 tysięcy szlachty płci obojga zostało wyeliminowanych ze stanu uprzywilejowanego. 200 tysięcy. 200 tysięcy dusz na tamtym terenie zostało pozbawionych przywileju bycia szlachcicami. A przecież, proszę Państwa, trwające przez dziesięciolecia starania Murawiowa, całej rzeszy carskich urzędników i niestety niektórych polskich nadgorliwców nie przyniosły spodziewanych rezultatów. W bardzo dobrej pracy naukowej Deklasacja drobnej szlachty na Litwie i Białorusi Jolanta Sikorska-Kulesza w ostatnim podsumowaniu pisze tak. Na przekór wszystkiemu to właśnie ta drobna szlachta trwała na Litwie przy polskości, mniej lub bardziej świadomie wierna stanowej i narodowej tradycji, czerpiąca siły z przekonania o własnej odrębności, a nawet wyższości. Warto pamiętać o wkładzie, jaki wniosła w kształtowanie się nowoczesnego narodu polskiego, przechodząc do rodzącej się inteligencji, ale i pozostając w zaściankach. Swój patriotyzm i niechęć do zaborcy ogromna jej część przypłaciła dramatem, którego skutkiem było unicestwienie wszystkiego, co było jej bliskie. Zagodny osobnych badań fenomen uznać trzeba zachowanie przez drobną szlachtę mimo wielu tragicznych przejść świadomości narodowej, przywiązania do polskiej tradycji, języka i kultury. Wspominam o tym, proszę Państwa, by wyraźnie podkreślić rolę szlacheckiego zaścianka w najnowszej historii Rzeczypospolitej. Rolę tych dziesiątków siedzib drobnej szlachty, które stały się ostańcami tradycji i polskości, które do wybuchu II wojny światowej przechowały dziesiątki elementów niezmiennej tradycji, tak przecież atakowanej ze wschodu i zachodu.
Kres temu wszystkiemu przyniosła II wojna światowa i dramatyczne losy owych siedzib w latach 40. Żadna z nich, tych przynajmniej, które Państwo teraz widzą na ekranie, czy to będzie dwór w Dunajczycach, czy wspaniały dwór w Worończy, opiewany przez Goruliowa, czy cudowny dwór w Nowodwórce, już dzisiaj nie istnieją. Ale co bardzo wyraźnie podkreślał w znakomitej książeczce Szkice i obrazki zaniemieńskie profesor Zdzisław Julian Winnicki, wbrew wszystkiemu, to właśnie na Białorusi, na Grodzieńszczyźnie i częściowo na Nowogrodczyźnie, aż po lata 90. i 2000, po wiek XXI, przetrwały rzeczy, wydawałoby się, niewiarygodne. Okolice szlacheckie przetrwały zaścianki. Jak pisał profesor Winnicki, są tutaj i Zaniewicze, i Esmonty, i Poczobuty, są Wojdagi, wszystko żywe, wcale nie relikty społeczności. W Bohaterowiczach, Ejsmontach, Poczobutach żyją i pracują Bohaterowicze, Ejsmontowie, Poczobutowie. Warto, proszę Państwa, o tym fenomenie szlacheckiego zaścianka pamiętać i warto przyglądać się bliżej temu szczególnemu miejscu na mapie dawnej Rzeczypospolitej, które odegrało tak istotną rolę w przeniesieniu tożsamości narodowej przez najtrudniejszy czas zaborów. Mimo nieprawdopodobnych represji ze strony carskiej, nie ma o tym czasu, by tutaj mówić. Dlatego na koniec chciałoby się postawić prowokacyjne pytanie, czy to naprawdę zaścianek, a może to przypadkiem serce Europy? I przywołać znakomity fragment wiersza Adama Mickiewicza do Joachima Lelewela, który zawiera ten wspaniały dwuwiersz. A tak, gdzie się obrócisz, z każdej wydasz stopy, żeś z Nadniemna, żeś Polak, mieszkaniec Europy. Dziękuję Państwu za uwagę. Bardzo prosimy panią dyrektor o zebranie teraz uczestników. Oczywiście, dziękuję bardzo, bardzo pięknie dziękuję za cudowną opowieść o specyfice krajobrazu nowogródzkiego. To była przepiękna uczta duchowa, fascynująca wręcz, ale jeszcze nie koniec naszego spotkania. Już w tej chwili włączam Państwu tryb pytań i odpowiedzi. Bardzo proszę o zadawanie pytań naszemu prowadzącemu. Tak jak Państwo byli aktywni na czacie, tak samo u dołu strony, po prawej stronie jest tryb pytań włączony, aktywny w tej chwili. Trzeba tylko włączyć poprzez ten znak zapytania, zadaj pytanie, wtedy prelegent będzie widział wszystkie pytania. Bardzo proszę o aktywność. W tej chwili uruchomiłam ten system. Można pytać i zadawać pytania. Wszyscy będziemy je widzieć i pan Tomasz będzie mógł się do nich odnieść. O ile będę w stanie. Tak, chwilę poczekamy. Są już komentarze. Panie Tomaszu, może pan czytać oczywiście. Wspaniale, jak zawsze. Dziękuję bardzo za cudowny wykład, więc same ciepłe słowa przesyłamy. Czekamy na pytania cały czas.
Są osoby już, które piszą, widzę. Proszę bardzo, panie Tomaszu, czy zna pan może jakieś wizualizacje ze Księżyca? Nie, nie znam, nie spotkałem się do tej pory. Dobry wieczór. Czy dzisiejszy wykład został może nagrany i będzie go można ponownie obejrzeć? Tak, proszę Państwa, dzisiejszy wykład jest nagrany i będzie nagrany, natomiast kwestia udostępnienia będziemy uzgadniać zarówno z prelegentem, jak i organizatorami, więc zobaczymy, gdzie on będzie dostępny. To przede wszystkim zależy od Pana Tomasza. Od Pana Profesora Korzeniowskiego także, więc będziemy... postaramy się gdzieś go udostępnić. Ile z prezentowanych dworów przetrwało do dzisiaj i w jakim są stanie? No, trzeba powiedzieć, że bardzo nieliczne, aczkolwiek, proszę Państwa, trzeba mieć świadomość, że na Białorusi wskrzeszono dwory spalone. Przecież najlepszym tego przykładem jest piękny dwór w Mereczowszczyźnie, znany Państwu doskonale z biografii Tadeusza Kościuszki, zniszczony i spalony w czasie II wojny światowej, który od podstaw został odbudowany, dzisiaj mieści Muzeum Tadeusza Kościuszki. Tak dzieje się także z monumentalnymi rezydencjami, bo tuż obok przecież znajdą Państwo wspaniały Pałac Pusłowskich, który dosłownie w ostatnich latach został oddany do użytku po imponującej zupełnie odbudowie. Jest z nami, zdaje się, pani Tatiana Falewicz, która odpowiedziałaby na to pytanie 100 razy lepiej ode mnie, bo zna tam każdy kamień jak własną kieszeń. Ale trzeba powiedzieć wyraźnie, że te, które przetrwały, to są oczywiście bardzo nieliczne obiekty, zwłaszcza, że w odróżnieniu od murowanych rezydencji, dwory szlachty drobnej, dworki, zaścianki, budynki w okolicach szlacheckich, to były oczywiście głównie obiekty drewniane, które w pierwszej kolejności podlegały wszystkim nieszczęściom. Od zwykłego zapruszenia ognia i pożaru, jeśli obejrzą Państwo opowieść o Złowie Piłsudskich, to znajdą tam Państwo wstrząsający opis pożaru, który strawił Złów w 1875 roku, i ten majątek już nigdy potem nie podniósł się z ruiny. Bardzo często były to po prostu wydarzenia losowe, ale też trzeba pamiętać, że po tamtych terenach przechodziły wszystkie możliwe nieszczęścia. Od represji po okresie powstaniowym, po jednym i drugim powstaniu, zwłaszcza po powstaniu styczniowym, po okres I wojny światowej, bowiem to właśnie na tym terenie przez dłuższy czas stacjonował front rosyjsko-niemiecki i w związku z tym ogromna część zachowanych obiektów, która przetrwała do roku 1914 czy 15, została zniszczona podczas działań I wojny światowej. No a potem mamy jeszcze kolejną hekatombę w postaci II wojny światowej. W międzyczasie jeszcze oczywiście opuszczenie wielu siedzib przez ich właścicieli, przekazanie tych obiektów na rozmaite inne cele innym właścicielom, którzy niekoniecznie
o nie się starali i w ten sposób ogromna większość z nich została bezpowrotnie zniszczona. Dziękuję bardzo. Następne od pani Anny i pana Mieczysława. Mamy kilka zdjęć, ale chcielibyśmy porównać. Domyślam się, ale niestety obiektu, o który państwo pytają i miejscowości ja w swoich poszukiwaniach nie spotkałem. Inna rzecz, że ja dotykałem tej kwestii tylko naskórkowo, nie jestem ekspertem od Nowogródczyzny, nie jestem specjalistą od dworów, są dużo lepsi. Trzeba byłoby pytać pana Macieja Rydla, trzeba byłoby pytać tych, którzy się w tym specjalizują. Myślę, że dużo więcej mogłaby na ten temat powiedzieć chociażby pani Tatiana czy pani Joanna Puchalska, która śledziła tamte okolice bardzo szczegółowo i bardzo drobiazgowo. I kolejne pytanie od pana Marcina. Jakie było wyposażenie dworów? Czy są takie opisy lub pamiątki z nich pochodzące? Proszę państwa, w przypadku tych większych, bogatszych, zasobniejszych dworów, które udokumentował i opisał Roman Aftanazy, mogą państwo, sięgając do tomu, w którym znajduje się województwo nowogródzkie i brzesko-litewskie, znaleźć bardzo czasem szczegółowe opisy wyposażenia. To były głównie relacje składane przez właścicieli lub spadkobierców właścicieli tych obiektów, wymieniające wyposażenie, meble, porcelanę, broń, pamiątki rodzinne, które w nich były przechowywane. Ale wyraźnie powiedzmy, to dotyczyło dużych, zasobnych dworów, no takich chociażby jak Worończa. Natomiast oczywiście dużo gorzej jest z opisem, wyposażeniem tych tysięcy malutkich dworków, które nie znalazły się na kartach wspomnień, nie znalazły się na kartach wielkiej czy małej literatury, nie przyciągały zwiedzających i jeśli przypadkiem ktoś z potomnych czy właścicieli gdzieś w jakichś wspomnieniach tego nie opisał, no to oczywiście relacji takiej nie ma. Ale wystarczy sięgnąć do wspomnianych już przeze mnie książek pokazujących chociażby dwór w Czombrowie. Znajdą tam państwo bardzo precyzyjne informacje pokazujące ilość pomieszczeń, rozkłady tych pomieszczeń, opisy mebli, jakie znajdowało się w poszczególnych pomieszczeniach. Na tej podstawie przecież odtwarzano nawet to, co znajdowało się w dworach zniszczałych. Jeśli odwiedzą państwo, kiedy pandemia już minie, nowo otwarte w tym roku Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, to znajdą tam państwo precyzyjną makietę dworu w Zułowie na Wileńszczyźnie, która została wykonana na podstawie opisów sporządzonych w latach 30., kiedy był plan odbudowy dworu w Zułowie. I zebrano wówczas w rodzinie Józefa Piłsudskiego relacje o tym, jak wyglądał ten dwór przed pożarem, przed rokiem 1875. Zatem w przypadku pojedynczych obiektów, pojedynczych dworów, zwłaszcza tych większych, zasobniejszych, tych, które miały charakter bardziej reprezentacyjny, ta wiedza istnieje, jest dostępna, jest zapisana. Dużo gorzej jest z dziesiątkami mniejszych obiektów. Natomiast można spotkać, no myślę, że
pewnie setki i tysiące tego typu opisów. Trzeba byłoby już sięgać do poszczególnych. Proszę pamiętać, że nawet w tych bardzo spauperyzowanych zaściankach szlacheckich, takich jakie oglądaliście Państwo w tej prezentacji, w skrzyniach przechowywane były z pietyzmem pergaminy z nadaniami, dokumenty poświadczające szlachectwo. Niektóre ginęły, niektóre rozchodziły się w rodzinie, potem były kłopoty z odtworzeniem tego, ale w tej kulturze materialnej przywiązywano istotną rolę, istotne znaczenie do pamiątek rodzinnych. Nie kupowało się co chwila czegoś nowego. Właściciel, mieszkańcy dworu czy takiego zaścianka nie mieli tej obłędnej manii, którą my jesteśmy obładnięci, że co roku trzeba wszystko absolutnie wymienić, od zasłon po zastawę. To przecież były zastawy, które przechodziły z pokolenia na pokolenie. Mało tego, bardzo często towarzyszyły im anegdoty, opowieści, bo w ten sposób przedmiot był nośnikiem pamięci o minionych pokoleniach. To było po pradziadku, to było po prapradziadku, to było po prapra-pradziadku, a to było po babce, a to było po babce po mieczu, a to było po babce po kądzieli. W związku z tym w wielu tych miejscach można było spotkać obiekty, które mimo że już wychodziły z użycia, były, jak to się mówiło, demodé, nadal przecież służyły. Bardzo często było też tak, że one były jedynym łącznikiem z tymi dawnymi, lepszymi czasy. Przypominały o tym, że kiedyś jedliśmy nie w glinianych talerzach i nie drewnianą łyżką, ale jedliśmy na fajansowej zastawie i jeszcze były jakieś resztki sztućców czy widelców, prawda, czy łyżek, wyciągane bardzo często od święta. I kolejne pytanie o dwór siemirackich, o pamiątki. Trzeba byłoby sprawdzić, tak z pamięci nic nie potrafię rozsądnie powiedzieć. Brat Mickiewicza był ojcem chrzestnym Henryka Siemirackiego. To raczej stwierdzenie. A tu słyszałem, być może to plotka, iż władze białoruskie niechętnie zezwalają na fotografowanie ruin dworów i pałaców. Czy spotkał się pan z takimi sytuacjami? Ja się z takimi sytuacjami nie spotkałem, więcej mogłaby powiedzieć pani Tatiana, ale wydaje mi się, że to chyba bardziej plotka. No pewnie gdzieś może pojedyncze takie sytuacje gdzieś się zdarzyły, ale nie przypominam sobie, żebym kiedykolwiek słyszał o takim problemie od osób, które wielokrotnie jeżdżą na Białoruś. Ja nie byłem tam zbyt wiele razy. Natomiast ci, którzy jeżdżą tam na okrągło, nic mi nie wiadomo o tym, żeby mieli z tym jakieś szczególne problemy. Najlepszym specjalistą, jeśli chodzi o tego typu miejsca trudno dostępne, jest pan Mariusz Proskień z Białegostoku, który prowadzi w internecie prowadził kiedyś kilka blogów, umieszcza setki zdjęć robionych na Białorusi, także na Litwie, ale przede wszystkim na Białorusi, cmentarzy, dworów, dawnych majątków. Nigdy nie słyszałem, żeby miał z tym jakieś problemy po stronie białoruskiej. Dziękuję bardzo. Kolejne pytanie.
o wątek z pismami Buchaka w krajobrazie był fascynujący. Tutaj jest pytanie o to, czy jest szansa na zorganizowanie prelekcji na ten temat, na temat krajobrazu polskiego opisywanego w kresowych dokumentach, pamiętnikach szlacheckich. Nie wiem, czy aż tak szeroko, ale ja mogę obiecać, że może w przyszłym roku przygotuję prezentację, która bazowałaby na tekstach samego Buchaka. Dlatego, że strasznie mi leży na sercu, by te teksty zostały przywrócone współczesnym. Nie potrafię powiedzieć dlaczego. Przy ogromnej ilości reedycji, reprintów, nowych wydań, starych publikacji, tych znakomitych tekstów Buchaka my nie mamy. Jeśli sięgną Państwo po jego tomiki z serii Wędrówki fotografa, to muszę powiedzieć, że chociażby tomik poświęcony jezioru Narocz, przedwojennym polskim Śniardwom czy Mamrom, no, największemu jezioru II i I Rzeczypospolitej, bo przecież tamte dwa pierwsze były w Prusach, jest napisany tak genialnym językiem, tak poetyckim, tak obrazowym. Jeszcze raz podkreślam, Buchak pozostał nam wyłącznie jako fotografik, natomiast jest znakomitym pisarzem, epatującym tak fantastycznymi opisami przyrody, słońca, ale zwłaszcza krajobrazu. Więc ja mogę tylko obiecać, że taką prezentację o buchakowskim podejściu do krajobrazu i z fragmentami jego co smakowitszych opisów polskiego krajobrazu kresowego z całą pewnością, z przyjemnością przygotuję. Bardzo dziękuję. A tu jest jeszcze kolejne takie pytanie związane bardziej z organizacją. Czy po powrocie do normalności, w sensie pandemii, jest możliwość, czy będzie możliwość hybrydowo poprowadzić wykład na żywo, transmisja internetowa? Proszę Państwa, wprawdzie jeszcze mamy bardzo mglistą wizję, kiedy będziemy mogli wrócić do spotkań na żywo w domu, spotkań z historią, ale zakładam, że ta przyspieszona forma edukacji w nagrywaniu, rejestrowaniu rozmaitych naszych wydarzeń nie zostanie zarzucona. I wobec tego mam nadzieję, że także w przyszłości będziemy mogli znacznie więcej tego typu wydarzeń i spotkań udostępniać się w internecie, czy transmitować online, czy potem w postaci nagrania wieszać po prostu gdzieś na stronach w internecie. Dziękuję. I kolejne. W zasadzie polecenie. Osendowski w swojej książce Nauczycielka opisał właśnie szlachtę zaściankową, która w skrzyni przechowywała pergaminy potwierdzające szlacheckość. Książka była super. Poleca pani Joanna. Zgadza się pani Joanno. Książeczka jest znakomita. Mam ją na półeczce. To też jedna z takich powieści Osendowskiego, która nie doczekała się chyba reedycji, chociaż bardzo wiele jego książek z dwudziestolecia międzywojennego wznowiono i wydano. I kolejne pytanie od pana Krzysztofa. Czy dwory, które jeszcze istnieją, stanowią wyłącznie własność państwową, czy władze białoruskie dopuszczają do działania prywatnych inwestorów zainteresowanych remontami? Nie mam takiej wiedzy. Zakładam, że są po części własnością rozmaitego typu instytucji, które tam zostały pomieszczone. W niektórych oczywiście organizowane są ekspozycje muzealne, ale zakładam, że część także to są własności prywatne.
ale ja tutaj nie mam na tyle dużej wiedzy, by na ten temat się wypowiadać. Musiałaby na to pytanie odpowiedzieć pani Tatiana. Dziękuję. I kolejne. Pan Mariusz Proski. Od pana Oskara. Czy ma pan informację, czy ktoś w prywatnych kolekcjach zbiera zdjęcia z Nowogródzkiego odnośnie tamtejszych zaścianków, a może w innych miejscach jest dostęp do podobnych materiałów? Nie wiem, czy ktoś zbiera. Dwa lata temu, jeśli dobrze pamiętam, Instytut Pamięci Narodowej opublikował w serii Dopalanie Kresów tom poświęcony Nowogródczyźnie, gdzie było wyciągniętych troszkę z rąk prywatnych i różnych zbiorów, widoków, dworów i takich, no, można powiedzieć, quasi zaściankowych obiektów. Nie było tego może aż tak dużo, ale trochę tego było. Jest kilka wydawnictw dwudziestolecia międzywojennego, gdzie trochę tych zdjęć się znajduje. Oczywiście najbogatsza dokumentacja fotograficzna, jeśli chodzi o dwory Nowogródczyzny, to jest spuścizna Jana Bułhaka. Kłopot w tym, że ona jest rozproszona. Jak państwo wiedzą, w Wilnie Bułhak przeżył straszliwą tragedię pod koniec wojny. A mieszkanie Bułhaka spłonęło razem ze wszystkimi jego negatywami i zdjęciami, które tam były pomieszczone, i część tej spuścizny przepadła. Ale ponieważ Bułhak wykonywał kopie w ogromnej ilości egzemplarzy, były robione specjalne albumy tematyczne, wobec tego odbitek zdjęć Bułhaka zachowało się szczęśliwie dużo. O ile jednak było sporo wydań dotyczących zdjęć Bułhaka z Wilna i Wileńszczyzny, o tyle nie pamiętam, by pojawił się album czy publikacja, w której zebrane by zostały zdjęcia Bułhaka z Nowogródczyzny. A Bułhak wykonał tam setki zdjęć. I z całą pewnością, gdyby podjąć taką próbę zebrania tych zdjęć, które znajdują się w zbiorach czy Muzeum Narodowego, czy wielu innych placówek na Litwie, na Białorusi, no, mogłaby powstać bardzo dobra dokumentacja. Jest także kilku innych autorów, fotografów, którzy w dwudziestoleciu międzywojennym dokumentowali Nowogródczyznę, więc trochę tych materiałów jest. Są pokazywane przeze mnie dzisiaj urokliwe zdjęcia Boretiego i Kwiatkowskiego, którzy fotografowali, no oczywiście głównie te miejsca, które się wiązały z Mickiewiczem, no ale te zdjęcia mają ogromny walor, dlatego że to są zdjęcia robione na przełomie XIX i XX stulecia, kiedy jednak nie było tam zbyt wielu fotografów. Jest jeszcze jedno bardzo ciekawe źródło. Miałem okazję zajmować się tym 4-6 lat temu, kiedy przygotowywałem wystawę Wielka Wojna na Wschodzie. Otóż podczas I wojny światowej stacjonujący tutaj żołnierze, głównie niemieccy, fotografowali masowo miejsca, w których front się zatrzymał, a oni spędzali długie tygodnie i miesiące. I w dokumentacji wojennej z okresu I wojny światowej możemy odnaleźć ogromną ilość zdjęć z Nowogródczyzny, także spalonych, zniszczonych właśnie podczas działań wojennych, dworów. Między innymi są wstrząsające zdjęcia spalonego, zniszczonego obiektu w Szczorsach Heptowiczów i bardzo wielu innych. Także no niestety chyba do tej pory takiej całościowej próby, poza tym jednym albumem Instytutu Pamięci Narodowej odnośnie Nowogródczyzny, nikt nie podjął. Dziękuję bardzo. Tutaj jeszcze zostało informacyjna taka część
od pani Joanny, że książki Osendowskiego zostały niedawno bardzo ładnie wydane przez krakowskie wydawnictwo. Tak, tylko nie wiem, czy tam jest nauczycielka. O, proszę. Tu w zasadzie, jeżeli chodzi o tą aktywność w sensie trybu pytań. Tak, a, jest nauczycielka, proszę bardzo. Już tak, już mam. Bardzo dziękuję za informację. Proszę bardzo, tutaj. Jesteście Państwo jeszcze aktywni, widzę na czacie, już zaraz zobaczę, czy wszystkie pytania wyświetliłam. Część jest na czacie, część jest w tym trybie pytań. W tym trybie pytań to wszyscy widzimy, natomiast czat możemy wszyscy prześledzić, jest publiczny, do wiadomości wszystkich. Tu pan Oskar pisze, przerwało mi na chwilę pana wypowiedź, nie usłyszałem, gdzie znajduje się zbiór fotografii armii niemieckiej z Nowogródzkiego. On nigdzie się nie znajduje, one są rozproszone w ogromnej ilości instytucji, zbiorów. Trzeba niestety tego szukać w wielu miejscach, czasem zupełnie zaskakujących. Dużo bardzo tych zdjęć jest na terenie Niemiec, jest bardzo dużo w tej chwili na terenie Białorusi, dlatego że kolekcjonerzy białoruscy zorientowali się, że w czasie I wojny światowej wykonano ogromną ilość fotografii na terenie Białorusi i wobec tego zaczęli te rzeczy skupywać. Jeden z wiodących fotografów, kolekcjonerów białoruskich, pan Licho Dziedow, w oparciu o swoją kolekcję wydał już chyba 10 wielkich albumów. Jeden z takich albumów pokazuje Białoruś w czasie I wojny światowej. I to jest z całą pewnością chyba najłatwiej dostępna dokumentacja z okresu I wojny światowej, jeśli chodzi o Białoruś. Przy czym tam są zarówno zdjęcia o tematyce militarnej, miasta, miasteczka i w niewielkim tylko stopniu zdjęcia dotyczące dworów czy rezydencji. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze jest szansa, żeby zadać pytanie? Bo widzę, że już aktywność się naszych użytkowników wyczerpała. Zmęczyliśmy wszystkich. Myślę, że nie. Myślę, że nie. Faktycznie pora się zrobiła późna, więc może większość już zrobiła sobie przerwę. Jeżeli jest jeszcze pani Tatiana, to może jej oddalibyśmy głos, bo na kilka z tych pytań ona potrafiłaby odpowiedzieć, myślę, najlepiej. Dobrze, mogę spróbować poprosić o głos panią Tatianę i wywołać do odpowiedzi. Spróbuję to zrobić, dobrze, z tym, że panie Tomaszu, tak, muszę nie należy wyłączyć. Panu zmienić tryb, tak, i wtedy tak. Spróbuję panią Tatianę wywołać. Spróbujemy, tak? Dobrze. Tak. Pani Tatiano, bardzo proszę o to, aby pani włączyła mikrofon. Ma pani taki mikrofon, może pani włączyć. Taka ikonka pod wizerunkiem. Na czerwonym tle jest taka ikonka mikrofonu i kamery. Proszę włączyć mikrofon, spróbować przynajmniej, proszę włączyć mikrofon. Czy udało się pani Tatiano? Proszę napisać na czacie. Panie Tomaszu, bardzo proszę o to, aby pan... Dobrze, to jeszcze raz... Pani Tatiano, poproszę, żeby pani spróbowała włączyć mikrofon. Takie ikonki pod wizerunkiem, mikrofonik, kamerka, one są w tej chwili przekreślone. Proszę spróbować włączyć. Oczywiście pani Tatiana nie ma mikrofonu, tak pisze, więc
przywrócę z powrotem pana Tomasza. Panie Tomaszu, proszę uaktywnić swój mikrofon i kamerkę. Kamerkę i mikrofon. Jest pan znowu słyszalny. Podjęliśmy próbę nawiązania kontaktu z panią Tatianą. Niestety pani Tatiana pisze, że nie może włączyć, nie ma mikrofonu na komputerze. Mhm, nie będzie mogła niestety w ten sposób się z nami połączyć. My tego nie przećwiczyliśmy wcześniej, więc pani Tatiana nie mogła się tego spodziewać też. Więc pozostaje nam tryb czatu, ewentualnie zadawania pytań. Nie widzę tutaj dodatkowych pytań, więc myślę, że czas już, nadszedł czas pożegnania, podziękowań za tą piękną ucztę duchową. Ja bardzo żałuję, że nie możemy się spotkać mimo wszystko w gościnnych murach biblioteki, bo to by była prawdziwa uczta. Niemniej jednak za dzisiejszy dzień bardzo serdecznie dziękuję Państwu, którzy są po drugiej stronie komputera, jak i Panu Tomaszowi, jak i Panu Profesorowi Korzeniewskiemu oczywiście za zorganizowanie całego spotkania. Niestety z przyczyn technicznych też nie mogliśmy się połączyć z nim na wizji. I niestety nie udało nam się, ale mam nadzieję, że już następnym razem, niebawem nasze spotkanie już będzie przebiegało bez żadnych przeszkód technicznych. To przypomnijmy może jeszcze pani dyrektor, że 14 spotkanie z profesorem Stefanem Bednarkiem, wrocławskie, zaraz niech sobie przypomnę, jak to brzmi. No więc. Zaraz to powiemy. Tak. Wrocławska legenda Lwowa, o właśnie. Wrocławska legenda Lwowa, 14 grudnia o godzinie 17. Dziękuję, panie Tomaszu. Stefan Bednarek. Tak. A ja zapraszam 18 grudnia o godzinie 18. na spotkanie między Chanuką, Pasterką a Jordanem, czyli rzecz o świętach na Kresach. Tak jest. Także niebawem widzimy się ponownie. Zapraszam wszystkich Państwa bardzo serdecznie. Dobrej nocy już tymczasem życzę. Dziękuję za dzisiaj i zapraszam na pozostałe jeszcze spotkania. Dziękuję serdecznie Państwu. Dziękuję Państwu bardzo. Dobranoc.